Podczas konferencji zarówno posłanka Marzena Machałek, jak i senator Krzysztof Mróz poruszyli tematy związane z sytuacją rodziny w Polsce, bezpieczeństwem oraz rozwojem. Mowa była m.in. o spadku bezrobocia, części darmowych leków dla seniorów po 75 roku życia, powstaniu Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sztandarowym programie Rodzina 500+. To nie miał być tylko program socjalny, to miał być program wsparcia wszystkich polskich rodzin. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieci od pierwszego otrzymały, ale jakiś trzeba było klucz znaleźć. Mowa była także o zapowiadanej reformie oświaty, czyli wygaszaniu gimnazjów oraz sześciolatkach bez obowiązku szkolnego. Wprowadzamy coś, co jest absolutnym nowum, a więc objęcie dzieci sześcioletnie subwencją. W tej chwili już trafił projekt do Sejmu ustawy zmieniającej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory to mogła być tylko dotacja na dzieci sześcioletnie. Dzisiaj to będzie subwencja w kwocie 4300 na dziecko. Także wzmacniamy tutaj samorządy. Nie zmniejszamy subwencji w związku z mniejszą liczbą dzieci w szkołach podstawowych dzieci sześcioletnich. I oprócz tego są w rezerwach celowych przygotowane pieniądze na przekształcanie szkół. Senator Krzysztof Mróz podczas konferencji mówił również o pierwszej ustawie, nad którą pracował. Wprowadziliśmy bardzo ważną ustawę ograniczającą pensje, odprawy dla prezesów spółek Skarbu Państwa, bo to była patologia, kiedy te zarobki szybowały niesamowicie do góry i to były odprawy milionowe. Myśmy powiedzieli stop. Nie pominięto także naszego regionu oraz inwestycji tu planowanych. S3, bardzo ważna sprawa. 3,2 miliarda ściągnięte do naszego regionu. To jest inwestycja w Jaworze Mercedesa. Mam nadzieję, że miasto Jelenia Góra przygotuje określone tereny inwestycyjne, dobrze przygotowane, duże tereny inwestycyjne i będzie można tutaj także ściągnąć jakiegoś inwestora do Jeleniej Góry, ale tutaj no musi swoją jakby taką propozycję przedstawić miasto. Na razie te działki, które są w mieście, one są małe, a brakuje nam takiej działki w mieście objętej strefą no 50 hektarów, tak, żebyśmy mogli takiego inwestora przyciągnąć do Jeleniej Góry. Obecnie trwają prace nad ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.